To był najważniejszy start w tym roku. Gaworski doskonale się przygotował, co potwierdził w dwóch turniejach. Zdobył zarówno medal w rywalizacji indywidualnej, jak i drużynowej. Wróciłem w niedzielę z Mistrzostw Świata w Rzymie. Były to dla mnie bardzo udane Mistrzostwa Świata. Udało mi się zdobyć po ciężkich walkach i dużym wyrzeczeniu dwa medale. Jeden najważniejszy w turnieju indywidualnym, brązowy medal. Po czym razem z kolegami z drużyny żeśmy powtórzyli dwa dni później w meczu drużynowym. Też zdobyliśmy brązowy medal Mistrzostw Świata. Wynik nie przyszedł łatwo. Setki godzin spędzonych na treningach jednak przyniosły skutek. Sport paraolimpijski wymaga od zawodników tego samego, co sport olimpijski. To praca na pełen etat. Jest to tak jak gdyby ukoronowanie mojej ciężkiej pracy, treningów i wiadomo, świat szermierki, w ogóle sportu paraolimpijskiego idzie cały czas do przodu. To już się zrobił jeden wielki wyczyn i żeby tutaj zaistnieć, trzeba być naprawdę jednym z najlepszych na świecie. Gaworski już jest myślami przy kolejnych startach, które będą tymi najważniejszymi. Nasz zawodnik patrzy daleko w przyszłość. Dokładnie za rok rozpoczną się kwalifikacje na kolejne Igrzyska Paraolimpijskie. W listopadzie 2018 roku zaczynają się już kwalifikacje do Igrzysk Paralimpijskich w Tokio. I już na tych Mistrzostwach Świata w Romie było widać, jak cały świat do tego się już zaczął przygotowywać. Więc ten poziom idzie cały czas do przodu i wiadomo, że od listopada tam już nie będzie mowy o żadnych folgowaniu, żadnych słabszych walk, słabszych dyspozycji. No wszyscy trenują już teraz, rok przed kwalifikacjami. Same kwalifikacje będą trwały 2 lata i zakończą się w maju 2020 roku. Nasz niepełnosprawny szermierz może liczyć na pomoc najbliższych. Jacek nie zmaga się tylko z treningami, ale też z chorobą. By ona nie postępowała, potrzebne jest drogie leczenie. W tej nierównej walce możemy go wspierać. Jest dostępny kalendarz ze sprzedaży, którego cały dochód zostanie przekazany na leczenie Jacka. Drugi rok rzędu moi koledzy postanowili, żeby zrobić coś takiego i wydrukować kalendarz na przyszły rok, ten 2018, z moją osobą. No, zachęcam wszystkich do kupowania tego medalu, bo nie ukrywam, cały czas walczę z problemami zdrowotnymi i z chorobami i środki wszelkiego rodzaju, które uda się pozyskać ze sprzedaży tego kalendarza, zostaną przekazane na moje leczenie. Każdy, kto widzi ten kalendarz, mówi, że jest super. Nie wiem, czy każdy z Was wytrzyma rok czasu ze mną wiszącym na kalendarzu u Was w domu lub w pracy. Serdecznie zachęcam do zakupu tego kalendarza. Kalendarz z Jackiem Gaworskim w roli głównej można kupować m.in. na www.glawisto.pl. Oczywiście mecz powinien dostarczyć ogromnych emocji, bo oba zespoły sąsiadują w tabeli. Pleszew jest wiceliderem, Śląsk zajmuje 4. pozycję. Mają dokładnie taką samą liczbę punktów. Spotkanie więc toczy się nie o 2, a co najmniej o 4 oczka, jak zwykło się mawiać. Jest wiele atutów po stronie obu zespołów. Największym Śląska jest własna hala i umiejętność gry przed swoimi kibicami, choć w tym sezonie drużynie przydarzyła się jedna wpadka. Pleszew natomiast na wyjeździe czuje się równie dobrze jak u siebie. Też ledwie raz poznał smak porażki w obcej hali. Śląsk to zew młodości, drużyna bardzo perspektywiczna, która przez lata powinna dostarczać koszykarzy do pierwszej ligi czy ekstraklasy. Co najmniej kilku zawodników w zespole trenera Tomasza Jankowskiego ma ogromny potencjał. Pleszew natomiast został zbudowany o zdecydowanie bardziej doświadczonych graczy, ligowych seniorów, wyjadaczy. W tym ma sporą przewagę nad wrocławianami. Te wszystkie za i przeciw powodują, że warto odwiedzić halę i zobaczyć oba zespoły w akcji. Mecz powinien toczyć się w szybkim tempie, a wynik pozostaje sprawą otwartą. Początek rywalizacji w niedzielę o godzinie 16. Kolejny raz do zobaczenia przed własną publicznością. Mowa o piłkarzach ręcznych Śląska, którzy w sobotę w kolejnym spotkaniu drugiej ligi podejmą MKST Astra Nowa Sól. Wrocławianie powinni sobie pewnie poradzić z przeciwnikiem, bo są zdecydowanie wyżej klasyfikowani w ligowej tabeli. Śląsk Wrocław Handball Team zajmuje obecnie 6. miejsce. Najbliższy rywal Śląska jest klasyfikowany na 11. pozycji. Mecz we Wrocławiu rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.30. O punkty w drugiej lidze powalczą też koszykarze Śląska Wrocław. Drużyna trenera Tomasza Jankowskiego podejmie KS Kosz Pleszew. Oczywiście mecz powinien dostarczyć ogromnych emocji, bo oba zespoły sąsiadują w tabeli. Pleszew jest wiceliderem, Śląsk 4. Mają dokładnie tyle samo punktów. Spotkanie więc toczy się nie o 2, a co najmniej, jak zwykło się mawiać, o 4 oczka. Początek rywalizacji w niedzielę o 16.00. W weekend o punkty przed własną publicznością powalczą też zawodnicy Ruben Gimbasket Wrocław. Drużyna Roberta Kościuka podejmie Muszkieterów Nowa Sól. Rywale to rezerwy mistrzów kraju, ale w tym sezonie
raczej nie straszą. Koszykarze z Wrocławia nie są w najlepszych nastrojach. Przegrali ostatnio wysoko na wyjeździe z Pleszewem 68-102. To było starcie do jednego kosza. Teraz wierzą, że będzie lepiej. Mecz w sobotę o 20. W sobotę punkty powalczą też w Ekstralidze piłkarki nożne z Wrocławia. Nasza drużyna zamyka ligową tabelę i ma coraz większą stratę do poprzedzających ją zespołów. Cały czas nie potrafi wygrać, do tego ma sporego pecha, tracąc gole w ostatnich minutach. Sytuacja zespołu jest bardzo trudna. Tym razem rywalem będzie Sportowa Czwórka Radom, trzecia drużyna od końca tabeli. Szansa na sukces, więc jest mecz od godziny 11. W weekend nie zabraknie też emocji pozaligowych. W sobotę rozegrane zostaną ósme otwarte Mistrzostwa Wrocławia w karate tradycyjnym. Początek o 11 w hali sportowej zespołu szkół nr 3 przy ulicy Szkockiej. Rywalizacja w kata i kumite. Za pierwsze trzy miejsca zawodnicy otrzymają medale i dyplomy, natomiast pozostali uczestnicy mistrzostw pamiątkowe dyplom oraz słodką niespodziankę. Stowarzyszenie sportowe Altius we Wrocławiu organizuje Dolnośląskie Dni z akrobatyką sportową i gimnastyką artystyczną realizowane w ramach projektu budżetu obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk, które rozgrywane będą w hali sportowej Uniwersytetu Wrocławskiego przy Przesmyckiego 10. Początek o 10. Tutaj swój udział zapowiedziało 167 zawodników z 12 klubów z 4 województw. Program Młodzieżowego Centrum Sportu, czyli Klasa MCS Wrocław, ruszył w październiku 2015 roku. Jego celem jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży oraz popularyzacja zasad kulturalnego kibicowania. Młodzi z Wrocławia mieli szansę poznać bardzo wiele dyscyplin i wspierać różnych sportowców, i tych najbardziej znanych, i tych może nieco mniej rozpoznawalnych. Tym razem, 26 listopada, odwiedzamy z młodymi halę Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, by wspierać nasze koszykarki. Mistrzynie Polski walczą w tym sezonie o obronę tytułu. Na pewno łatwiej będzie naszej drużynie odnosić sukcesy, kiedy będzie miała za sobą rzeszę fanów na trybunach. Szczególnie miło, kiedy będą dopingować koszykarki najmłodsi we Wrocławiu. Krótki program spotkania z mikołajkową klasą MCS. Wszyscy najpierw będą kibicować drużynie, później brać udział w konkursach i zabawach organizowanych w strefie rekreacyjnej w holu hali. Na uczestników zabawy czeka też słodka niespodzianka. Po meczu chyba największa atrakcja, wspólne autografy i wspólne zdjęcia pomeczowe z drużyną Ślęzy. Każdy uczestnik otrzyma także koszulkę klasy MCS. Jeżeli dziecko taką posiada, prosimy, aby wzięło ją ze sobą na spotkanie. Obowiązkowo dzieci muszą mieć też obuwie zmienne. Zgłoszenia proszę wysyłać na wyświetlony adres mailowy.